Dzień dobry, kochani. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią organizacyjna bardzo niedziela i zaczęłam dzień od, proszę bardzo, od kamieniania mojej stacji parowej. Już dawała sygnał dźwiękowy, że czas to zrobić i spójrzcie, tego kamienia nie ma dużo, ale jednak coś się uzbiera, a to dlatego, że ja używam takiej oto wody, czyli demineralizowanej. I kupuję ją najczęściej w Castoramie w takich 5-litrowych butlach i to się sprawdza naprawdę fantastycznie. Także o, stacja parowa gotowa już do użytku i już nie będzie mi tutaj piszczeć, że czas na nią. Pamiętaj o mnie, odkamień mnie. Dzień dobry. I owsianeczka na śniadanie, chociaż powiem Wam szczerze, kusiły mnie zwykłe płatki z mlekiem, ale mówię, no nie. Dobrze, Arleta, masz chwilę, zrób porządne śniadanie, także zabieram się za jedzenie. Super dzisiaj pogoda, także gdzie jedziemy? Na wycieczkę. Jedziemy na wycieczkę po polach, tak? I ktoś mnie tutaj zaczarował i siedzi z przodu, co? A mama z tyłu. Także jedziemy dzisiaj bardzo po roboczemu i tak spędzamy niedzielę. Ale naprawdę jest dzisiaj przepięknie. Jak wiosna, prawda? No. I przeciepło. I przeciepło? Mhm. No też jest. I co tam w końcu tu rośnie, Nadeńko? Nie wiem. No jak? Tata potwierdził pszenica? Ci. No pszenica. Tata! A znalazłem kwiatki rzepaków. Dobrze. Będziecie kosić ten rzepak? Tak. Super. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back. A tak na pańcu. Dzień dobry, kochani. Witajcie w poniedziałkowy poranek. Ja odwiozłam Nadusię do przedszkola. I kochani, właśnie przed przedszkolem, zanim wyjechałyśmy, nastawiłam sobie pranie. I dzięki temu już ono jest gotowe do rozwieszenia. Także nie tracę czasu, nawet jak wstanę, jeszcze się przechadzam w szlafroku, to naprawdę nie tracę czasu. I kochani, tak, zamoczyłam sobie tutaj też bułkę w mleku. O! I będę dzisiaj robiła na obiad kotlety mielone. Dawno nie było, więc mówię, okej, zrobimy. Ja mam taki fajny już od jakiegoś czasu przepis. One wychodzą bardzo soczyste, naprawdę przepyszne. Ja chyba dwa razy pokazywałam Wam go tutaj na kanale, także jak odnajdę tego vloga, w którym właśnie pokazuję Wam moje mielone idealne, to tutaj Wam wyjedzie i polecam Wam naprawdę. Te mielone wychodzą obłędne. I teraz tak, śniadanie. Wczoraj Wam mówiłam, że chodzą za mną płatki z mlekiem. Takie zwykłe, po prostu niezdrowe śniadanie. No, dzisiaj się ugnę, ale to dlatego, że mam moje ukochane płatki. To jest też praktycznie cała paczka, ja raz może ich użyłam, bo ja nie jestem długo najedzona po takim śniadaniu. Wiecie, to po prostu w mig przelatuje i zaraz trzeba zjeść coś porządnego. Ale no naprawdę, strasznie, strasznie naszła mnie ochota. I te Gold Flakes to właśnie moje ukochane płatki, dlatego zaraz zjem takie właśnie śniadanie. Jaki mam plan na poranek? Bardzo ambitny, dlatego że muszę poskładać dwie suszarki z praniem. Muszę, kochani, posprzątać łazienkę. No i oczywiście przygotować obiad
I wydaje mi się, że z tym powinnam się spokojnie w jakąś godzinkę wyrobić. A później oczywiście troszeczkę też popracuję z racji tego, że właśnie jestem sama. Jak widzicie, głucha cisza w domu, Nadusia w przedszkolu, a Olek wyjechał już o 6 rano w pole, tak więc też później obiadek trzeba mu zawieźć koniecznie. Prowiant też mu dałam, bo no, przypuszcza, że będzie tam do nocy. Mamy jedno pole w dość sporym kawałku i oddalone od domu, więc po prostu bardzo chciałby obsiać je w jeden dzień. Nie chciałby dwa razy tam jeździć, więc mam nadzieję, że mu się uda. No ale naprawdę wstał dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo wcześnie. Dobra, nie gadam, biorę się za śniadanie i widzimy się za chwilkę. I zrobiłam wszystko, o czym Wam opowiedziałam przed momentem. Mam tutaj też już obrane i przygotowane w wodzie ziemniaki, tylko wystarczy je ugotować za jakiś czas. Kotlety, tyle wyszło i to takie są, widzicie, większe, solidniejsze, konkretniejsze. Z jednej paczki mięsa mielonego, tam było chyba 400 gramów, jakoś tak. I jeszcze chcę szybciutko zrobić porządek tutaj na lodówce, bo zobaczcie, no Nadusi twórczość naprawdę aż się już wylewa. Ja co jakiś czas po prostu to ogarniam, bo ona i tak codziennie coś tworzy i mi tutaj doczepia, także uporządkuję to. Mam dla niej założoną taką dużą teczkę prac i ja tam wkładam absolutnie wszystko, no bo wszystko jest ważne, dlatego nie robię segregacji. Przypuszczam, że kiedyś ona sama sobie tę segregację zrobi. Na ten moment ja wkładam jej wszystko w to miejsce. No ale dobrze, ogarniamy, przetrzemy lodówkę raz, dwa i będzie pięknie. Lodówka uporządkowana. Tutaj jak widzicie mamy rozpiskę, kiedy odpady u nas odbierają. Tutaj dni wolne z przedszkola, tu moje terminy na paznokcie. I zostawiłam dwie prace na dusi, no bo to wszystko, tak wiecie, od razu to nie mogłoby zniknąć, no bo by było... Tak więc na spokojnie teraz zobaczę, że ma tu miejsce i tu, więc będzie mogła tworzyć dalej. I tutaj też tak magnesy w miarę uporządkowałam w jedno miejsce. Ale na dusia wpadnie, to i tak będzie, wiecie, po swojemu tu robione. Dzisiaj taki vlog z kuchni praktycznie powstanie, ale właśnie przyszedł kurier i przywiózł mi tabletki. Zamówiłam, tak jak Wam zapowiadałam, jednak na Allegro po prostu te tabletki wychodzą dużo, dużo taniej i korzystniej. Także 60 kapsułek i spójrzcie, tym razem inna wersja. Z reguły miałam cytrynową, a teraz jabłko i limonka, 60 sztuk. I ja już sobie to odpakuję. Gdyż tutaj te są jakie? Te są Quantum. Tutaj mam Ultimate, niemniej wciąż finish. I ja po prostu przepakuję sobie pozostałość tutaj. A, one się trochę różnią. To są te Ultimate, a to są te Quantum. O. No ale nic, niech będą w jednej paczce, bo bez sensu trzymać dwie. Ok, także to chowamy sobie tutaj, jest cały czas pod ręką, jak nastawiam naczynia. I tak się zastanawiałam, co do tego obiadu wykombinować, jakie warzywa, jaką surówkę. I przecież wróciłam od mamy z wałówką, ze słoikami, tak więc buraczki. I fajnie, bo moja mama właśnie zrobiła w tym roku w takich mniejszych słoikach i mówi, że no zdecydowanie lepiej będzie to zjeść niż w takich litrowych i ma rację. I to są takie buraki zamarynowane chyba octem, że na pewno octem, ale nie powiem Wam czym jeszcze, bo... Nie wiem. Niemniej ja wyciągam sobie te buraki do miseczki, daję trochę oleju, trochę soli, cukru, pieprzu, dodaję jeszcze cebulkę taką drobno pokrojoną i wychodzi naprawdę pyszna surówka z buraków, taka na szybko, więc super. I tak samo możecie zrobić, jak kupicie na przykład buraczki w wywiórkach z Daftona, czy z jakiejś tam obojętnie jakiej firmy, to też w ten sposób możecie taką surówkę prędko zrobić. Dobrze, kochani. Sprzątam tu, ogarniam i powiem Wam szczerze, że siadam do komputera. Może sobie zdążę jeszcze herbatkę wypić? Tak, zdążę. Więc z herbatą siadam do komputera popracować, poogarniać. Wam pięknie dziękuję za spędzenie tego czasu ze mną. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał. Trzymajcie się cieplutko. Aha, i wiem, co miałam Was spytać.
Napiszcie mi, czy ten przepis na calzone w takiej formie, czyli pod muzykę z przebitkami, Wam się spodobał. Niestety u nas w domu było tak głośno, że nie dałam rady po prostu przebić się przez moją rodzinkę i mówić Wam, opowiadać o krokach, ale myślę, że to był też na tyle łatwy przepis, że na pewno wszystko dobrze wychwycicie. I ciasto na pizzę, bo tutaj mogą się pojawić pytania, zróbcie naprawdę standardowe. Ja robiłam akurat w Thermomixie, ale oczywiście ręcznie można zagnieść i takie zwykłe, standardowe właśnie ciasto na pizzę. A na farsz złożyło się wszystko to, co chciałam po prostu złożyć. Także to była taka wersja calzone na wyczyszczenie lodówki. Dobra, kochani, żegnam się z Wami, dziękuję Wam raz jeszcze za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Right now I'm